Po lewej to mój ojciec, oficer Sztabu Generalnego Armii Sowieckiej. Był inspektorem wojsk lądowych wojsk sowieckich stacjonujących w takich krajach jak Mongolia, Kuba i w krajach Europy Wschodniej. To zdjęcie zostało zrobione przed wejściem do mojego Instytutu Języków Wschodnich. Jestem częścią Uniwersytetu Moskiewskiego. Jak każdy sowiecki student, zgłosiłem się w cudzysłowie jako ochotnik do prac przy żniwach w Kazachstanie. Wraz z ukończeniem nauki w szkole zostałem zwerbowany przez KGB. To zdjęcie zostało zrobione w tym dniu i widać, jakie to szczęście być zwerbowanym przez KGB. Zwróć szczególną uwagę na liczbę butelek na stole. To jeden ze sposobów na zabicie świadomości lub dociekliwości dziennikarzy zagranicznych. Jednym z moich zadań było utrzymywanie zagranicznych gości stale pod wpływem alkoholu. I to już od momentu, w którym lądowali na moskiewskim lotnisku. W 1967 roku zostałem przydzielony przez KGB do zaopiekowania się grupą 12 dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych, z pisma Rock Magazine, którzy przybyli do ZSRR na obchody 50-lecia zwycięstwa socjalistycznej rewolucji październikowej. Całe to pismo, od pierwszej do ostatniej strony, było stekiem kłamstw. Sowiecka indoktrynacja społeczeństw Zachodu. Rozmowa z Jurijem Bezmienowym, byłym propagandzistą KGB. Rozmowę przeprowadził Edward Griffin. Rozmawiamy z panem Jurijem Aleksandrowiczem Bezmienowym. Pan Bezmienow urodził się w 1939 roku na przedmieściach Moskwy. Był synem wysokiej rangi oficera armii sowieckiej. Uczył się w elitarnej szkole w Związku Sowieckim i został ekspertem w dziedzinie kultury indyjskiej i języków indyjskich. Zrobił zawrotną karierę w agencji prasowej Nowosti, która była i nadal jest najważniejszą agencją prasową w Związku Sowieckim. Jest to także narzędzie w rękach KGB. Jednym z jego interesujących zadań było pranie mózgu zagranicznym dyplomatom, odwiedzającym Moskwę. Gość nam o tym opowie, jak oni to robili, o tym, jak manipulując informacją wykorzystywali wolne media do indoktrynacji społeczeństw Zachodu. Pozbywając się ostatecznie złudzeń co do ustroju sowieckiego, z narażeniem życia uciekł na Zachód w roku 1970. Na pewno należy do grona światowej klasy wybitnych ekspertów w temacie sowieckiej propagandy, dezinformacji i tzw. strategii małych kroków. Panie Bezmienow, na początku naszej rozmowy proszę nam powiedzieć kilka słów na temat swojego dzieciństwa. Cóż, najbardziej żywe wspomnienie mojego dzieciństwa związane jest z II wojną światową, lub bardziej precyzyjnie, z końcem II wojny światowej, kiedy to nagle Stany Zjednoczone, z przyjaznego nam narodu, który pomógł nam pokonać nazizm, przez jedną noc stał się naszym śmiertelnym wrogiem. Tym bardziej było to szokujące, iż wszystkie nasze gazety próbowały przedstawić jako wojujący, agresywny obraz imperializmu amerykańskiego. Większość rzeczy, których nas uczono, opierała się na twierdzeniu, że Stany Zjednoczone są agresywną siłą, która zmierza do inwazji na nasz piękny, wolny kraj socjalistyczny, że amerykańska CIA zrzuca stonkę na nasze piękne ziemniaczane pola, aby zniszczyć nasze płody rolne. A każdy uczeń na ostatniej stronie zeszytu miał rysunek stonki. Instruowano nas, abyśmy kolektywnie szli na pola ziemniaczane i poszukiwali tych małych stworzeń. Oczywiście, stonki nie znaleźliśmy. Nie znaleźliśmy też zbyt wiele ziemniaków, co również było interpretowane jako przejaw ingerencji dekadenckich sił imperializmu. Paranoja i histeria antyamerykańska w sowieckiej propagandzie osiągnęła taki stopień, że wiele osób podatnych na nią rzeczywiście naprawdę wierzy, że USA jest zdecydowane dokonać inwazji na naszą piękną ojczyznę. A niektórzy potajemnie mieli nadzieję, że to się stanie naprawdę. To ciekawe. Wróćmy do życia w Związku Sowieckim, czy ogólnie w krajach komunistycznych, w USA, głównie w środowiskach uniwersyteckich możemy przeczytać i usłyszeć, że ustrój sowiecki różni się co prawda od naszego, ale nie jest to jakaś różnica radykalna, że istnieje zbieżność między wszystkimi rozwijającymi się systemami politycznymi na świecie i że tak naprawdę to nie ma zbyt wielkiego znaczenia, w jakim systemie politycznym żyjesz, ponieważ zawsze masz do czynienia z korupcją, nieuczciwością, tyranią i tego typu rzeczami. A jak to wygląda
wygląda z perspektywy Twoich osobistych doświadczeń? Jaka jest różnica między życiem w komunizmie i życiem w Stanach Zjednoczonych? Cóż, życie jest oczywiście bardzo różne z prostej przyczyny, że Związek Sowiecki jest ekonomicznym kapitalizmem państwowym. To kapitalizm państwowy, w którym jednostka nie ma absolutnie żadnych praw, żadnej wartości. Jej życie jest niczym, tak jak życie insekta. Jest do jednorazowego użycia. W Stanach Zjednoczonych nawet najgorszy kryminalista jest traktowany jak człowiek. Ma prawo do rzetelnego procesu, a niektórzy z nich, wykorzystując swoje zbrodnie, publikują pamiętniki w więzieniach, uzyskując za nie hojne wynagrodzenie od zwariowanych wydawców. Oczywiście, różnice w życiu codziennym są w zależności od tego, z kim się rozmawia. W moim życiu prywatnym nigdy nie ucierpiałem z powodu komunizmu, ale tylko dlatego, że wychowałem się w rodzinie wysokiej rangi oficera wojskowego. Większość drzwi były dla mnie otwarte. Większość moich wydatków opłacał rząd. Nigdy nie miałem kłopotów z władzami czy z policją. Tak więc, innymi słowy, chciałbym powiedzieć, że byłem zadowolony, czy też miałem powody, aby cieszyć się w pełni wszystkimi zaletami tak zwanego systemu socjalistycznego. Mój główny powód ucieczki na Zachód nie ma nic wspólnego z zamożnością. To przede wszystkim moralne oburzenie, protest moralny, bunt przeciwko nieludzkim metodom systemu sowieckiego. Wobec tego konkretnie, czego dotyczy pana sprzeciw? Mój sprzeciw, przede wszystkim, dotyczy represji stosowanych wobec dysydentów i intelektualistów. I to najbardziej obrzydliwa rzecz, której byłem świadkiem, jako młody człowiek, student, który wychowywał się w bardzo trudnym okresie naszej historii, od Stalina do Chruszczowa, od totalnej tyranii i zniewolenia do jakiejś formy liberalizacji. Po drugie, kiedy rozpocząłem pracę w ambasadzie sowieckiej w Indiach, to z przerażeniem odkryłem, że jesteśmy poddawani miliony razy większym represjom niż którykolwiek z krajów kolonialnych czy imperialistycznych w historii ludzkości. Że mój kraj nie przynosi Indii wolności, rozwoju i przyjaźni między narodami, ale rasizm, wyzysk i niewolnictwo. I oczywiście niewydolność ekonomiczną. Od kiedy zakochałem się w Indiach, osiągnąłem to, co w standardach KGB jest określane jako bardzo niebezpieczna rzecz. To się nazywa podziemna lojalność, gdy agent polubi kraj przeznaczenia bardziej niż własny. Dosłownie zakochałem się w tym pięknym kraju, kraju wielkich kontrastów, ale również wielkiej pokory, wielkiej tolerancji i filozoficznej i intelektualnej wolności. Moi przodkowie mieszkali w jaskiniach i jedli surowe mięso, gdy Indie były już wysoko cywilizowanym narodem 6000 lat temu. Tak więc wybór był oczywisty, niestety nie na korzyść własnego narodu. Zdecydowałem się uciec i całkowicie odseparować od brutalnego reżimu. Panie Bezmienow, czytaliśmy wiele na temat obozów koncentracyjnych i obozów pracy przymusowej w czasach stalinowskich. Obecnie w Ameryce ogólne wrażenie jest takie, że te rzeczy należą do przeszłości. Czy funkcjonują one nadal? Czy trwają do dziś? Jaki jest ich obecny status? Nie ma zmian jakościowych w sowieckim systemie obozów koncentracyjnych. Zmiany dotyczą jedynie liczby więźniów. Jednak statystyki ZSRR są niewiarygodne. Nie wiemy, ilu więźniów politycznych przebywa w sowieckich obozach koncentracyjnych. Ale wiemy z różnych źródeł, że bez przerwy blisko 25 do 30 milionów obywateli sowieckich jest przetrzymywanych w zasadzie jak niewolnicy w ramach systemu obozów pracy przymusowej. Ludność o populacji kraju takiego jak Kanada żyje w warunkach więziennych. Niewiarygodne. Więc chciałbym powiedzieć, że ci intelektualiści, którzy starają się przekonać amerykańską opinię publiczną, że system obozów koncentracyjnych jest reliktem przeszłości, to albo świadomie wprowadzają w błąd opinię publiczną, albo nie zasługują na miano intelektualistów. Są wybiórczo ślepi? Brakuje im uczciwości intelektualnej, kiedy o tym mówią. No cóż, mówimy o intelektualistach w USA, ale także o intelektualistach w Związku Sowieckim. A jak sytuacja wygląda na dole, pośród szerokich mas?
czy ludzie, ludzie pracy, generalnie robotnicy w Związku Sowieckim, popierają system, czy tolerują go? Jaki jest ich stosunek do otaczającej rzeczywistości? Cóż, przeciętny sowiecki obywatel, oczywiście o ile takie zwierzę istnieje, nie lubi systemu, ponieważ styczność z nim boli, a nawet zabija. On nie pojmuje przyczyny, nie jest w stanie posiąść wystarczająco dużo informacji i wykształcenia, aby rozumieć. Ale bardzo wątpię, aby było wielu ludzi, którzy z przekonania wspierają system sowiecki. Nie ma takich ludzi w ZSRR. Nawet ci, którzy mają wszelkie powody, by cieszyć się z socjalizmu, ludzie tacy jak ja, którzy należą do elity dziennikarskiej, z różnych powodów, też nienawidzą systemu. Nie dlatego, że odczuwają brak materialnego dobrobytu, ale dlatego, że pozbawiono ich wolności myślenia. Żyją w ciągłym strachu, w obłudzie, rozdwojeniu jaźni. I to jest wielka tragedia mojego narodu. Wobec tego, jakie są według pana szanse na obalenie ustroju, na zastąpienie go innym? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że system prędzej czy później ulegnie autodestrukcji. Mechanizm samozniszczenia wbudowany jest w każdy ustrój socjalistyczny, komunistyczny czy faszystowski. Ponieważ nie ma w nich miejsca na opinię publiczną, ponieważ taki ustrój nie opiera się na lojalności wobec własnych obywateli, ale dopiero wówczas, gdy junta sowiecka nie będzie już wspierana przez zachodnich tzw. imperialistów, czyli przez międzynarodowe koncerny, instytucje, rządy. Spójrzmy prawdzie w oczy, również przez intelektualistów. Tak zwane środowiska akademickie w Stanach Zjednoczonych znane są ze swojego poparcia dla systemu sowieckiego. Tak długo jak sowiecka junta będzie otrzymywać kredyty, pieniądze, technologie, kontrakty na sprzedaż zboża i polityczne uznanie od tych wszystkich zdrajców demokracji i wolności, to nie ma nadziei, nie ma zbyt wielkiej nadziei na jakiekolwiek zmiany w moim kraju. Więc system nie zawali się sam z siebie, po prostu dlatego, że jest podtrzymywany przy życiu przez tak zwany amerykański imperializm. To jest największy paradoks w historii ludzkości, kiedy to świat kapitalistyczny wspiera i aktywnie utrzymuje przy życiu własnego wroga. Myślę, że chce nam pan coś przekazać dla tego kraju. O tak. Staram się powiedzieć, że to musi być przerwane, jeśli nie chce pan skończyć w łagrach, ciesząc się wszystkimi zaletami socjalistycznej równości, pracą bez wynagrodzenia, łapaniem pcheł na swoim ciele, spaniem na deskach, tym razem, niech zgadnę, na Alasce. Tak będzie wyglądało w przyszłości życie Amerykanów. Oczywiście, jeżeli się nie obudzą i nie zmuszą swojego rządu do zaprzestania wspomagania sowieckiego faszyzmu. Powiedział pan nam przed chwilą, dlaczego opuścił pan system sowiecki. Chciałbym usłyszeć w szczegółach, jak to się konkretnie odbyło. To musiało być bardzo niebezpieczne przedsięwzięcie. To nie było tak bardzo niebezpieczne, jak było szalone. Przede wszystkim dlatego, że ucieczka z Indii jest praktycznie niemożliwa z powodu bardzo silnej presji ze strony rządu sowieckiego. Przepraszam, w tym czasie pracował pan w Indiach? Tak, pracowałem w sowieckiej ambasadzie w New Delhi. Jako oficer prasowy i ucieczka dla sowieckiego dyplomaty była czymś absurdalnym. To było samobójstwo, jak powiedziałem. Ponieważ wielki przyjaciel, Indira Gandhi, przepchnęła przez parlament prawo, które mówi, cytuję, dezerter z ambasady któregokolwiek z krajów znajdującej się na terytorium Republiki Indii nie ma prawa do azylu politycznego, co jest zresztą arcydziełem hipokryzji, bo żaden inny dezerter, poza sowieckim, nie potrzebował azylu politycznego. Tak więc, posiadając tą wiedzę, układałem szaleńczy plan możliwych dróg ucieczki. Obserwowałem kontrkultury w Indiach. Były tam tysiące młodych amerykańskich chłopców i dziewcząt bez butów, z długimi włosami, palących haszysz i marihuanę, czasem studiujący indyjską filozofię, a czasami po prostu udający, że coś studiują, bardzo zresztą nielubiani przez indyjską policję, byli pośmiewiskiem dla Hindusów, bo byli to oczywiście studenci tylko z nazwy.
Badałem dokładnie, gdzie się gromadzą, jakimi drogami podróżują, jakim językiem mówią, co palą, a pewnego dnia po prostu dołączyłem do grupy hipisów, aby uniknąć wykrycia przez indyjską policję. Byłem ubrany tak jak typowy hipis, czyli w niebieskie dżinsy, luźną koszulę z długim rękawem i różne ozdóbki, takie jak koraliki, do tego długie włosy. Kupiłem perukę, ponieważ potrzebowałem kilku tygodni, aby zmienić się z konserwatywnego sowieckiego dyplomatu w bardzo postępowego amerykańskiego hipisa. Był to jedyny sposób, w jaki mogłem uniknąć wykrycia. To było bardzo ciekawe doświadczenie, ale zarazem konieczne, ponieważ jako członek personelu sowieckiej ambasady wiedziałem, że wcześniej było wiele przypadków, gdy sowieccy uciekinierzy byli zdradzani przez indyjską policję, ale także przez niektóre ambasady państw zachodnich, które odegrały swoją bardzo brudną rolę w tym procederze zdrady sowieckich uciekinierów. Według naszych informacji, byli tacy, nie nazwałbym ich podwójnymi agentami, ale po prostu byli to ludzie niemoralni pracujący w ambasadzie USA, którym zaufać oznaczałoby to samo, co popełnić samobójstwo. Musiałem więc być bardzo ostrożny, nie mogłem ufać nikomu. To był powód tak szalonej drogi ucieczki. A gdyby został pan złapany na gorącym uczynku podczas próby ucieczki, co by się wówczas stało? O, najprawdopodobniej skończyłbym w obozie koncentracyjnym. Lub, zależnie od sytuacji, czy kaprysu jakiegoś urzędnika w KGB, groziłaby mi nawet egzekucja. Jest to normalna praktyka. Oczywiście po cichu, nie publicznie. Ale to byłby koniec mojej ucieczki. Kiedy ostatecznie dotarł pan do Stanów Zjednoczonych? W roku 1970, po około 6 miesiącach z wcześniejszą odprawą przez CIA w Atenach, przypuszczam, że i przez FBI najpierw pozwolono mi pojechać do Niemiec, potem do Kanady. Tam podjąłem decyzję o zmianie swojej tożsamości, po to, aby chronić moją rodzinę i przyjaciół w ZSRR. Ale także z powodu trochę paranoicznej sytuacji, wiedząc, że mogę mieć tutaj do czynienia zarówno z sowieckim KGB, jak i prawdopodobnie z podwójnymi agentami ulokowanymi wewnątrz amerykańskiego systemu i może być po mnie. Chciałem się też ustatkować tak dalece jak to możliwe. Zwróciłem się więc do CIA o przydzielenie mi nowej tożsamości, co pozwoliło mi się usamodzielnić. Osiedliłem się w Kanadzie. Byłem studentem. Zmieniłem wiele zawodów. Od pomocy w gospodarstwie rolnym i kierowcy ciężarówki, do tłumacza i dziennikarza w Canadian Broadcasting Corporation w Montrealu. Czy doświadczył pan sytuacji zagrażającej życiu lub innych nieprzyjemności? Niestety tak. Po około 5 latach KGB w końcu odkryła, że pracuję dla Canadian Broadcasting. Zrobiłem bardzo duży błąd. Podjąłem pracę w zamorskim serwisie CBS, podobnym do Głosu Ameryki, w języku rosyjskim i oczywiście monitoring serwisu przez służby ZSRR, który rejestruje każdy nowy głos na antenie. Każdego nowego speakera doprowadził w końcu do odkrycia, kim jestem. 5 lat starczyło, aby to odkryć. Powoli, ale odkryli, że nie jestem Thomas David Schumann, lecz Juri Aleksandrowicz Bezmienow i że pracuję dla Canadian Broadcasting, co zadało cios sielskiemu odprężeniu między Kanadą a ZSRR. Ambasador sowiecki Aleksander Jakowlew postawił sobie za punkt honoru zdyskredytowanie mnie. Skarżył się dla Pierre Trudeau, który znany jest zresztą ze swej słabości do socjalizmu, a także władzom CBS, którzy jako przedstawiciele niepodległego kraju, jakim jest Kanada, zachowali się bardzo dziwnie, niestosownie, wręcz tchórzliwie. Przyjmowali z atencją każdą sugestię ambasadora sowieckiego i uruchomili haniebne śledztwo, szczegółowo analizując treści moich audycji dla ZSRR. I rzeczywiście, odkryli, że niektóre z moich wypowiedzi były prawdopodobnie zbyt krytyczne wobec sowieckiego biura politycznego. W związku z tym byłem zmuszony pożegnać się z pracą.
No i oczywiście, dalej nastąpiło subtelne zastraszanie. Mówili coś w tym stylu: proszę uważać przechodząc przez ulicę, bo ruch na drogach w Quebecu jest bardzo duży. Na szczęście znam zasady psychologii i logiki stosowanej przez KGB, dlatego nigdy nie dałem się zastraszyć. To byłby największy błąd. To jest to, czego oni oczekują od człowieka, od dezertera, aby dał się zastraszyć. Gdy tylko zauważą, że się boisz, będą się tego trzymać, aż się nie poddasz i nie zaczniesz współpracować. Inaczej cię zneutralizują. Oni są zdecydowani powstrzymać każdą działalność polityczną, czego jednak nie udało im się dokonać w moim przypadku. Ponieważ nie poddawałem się pracując dla Canadian Broadcasting Corporation w odpowiedzi na ich zastraszanie, powiedziałem, to jest wolny kraj, jestem wolnym człowiekiem tak jak wy, mam prawo prowadzić szybko auto, kontrola broni też w Kanadzie nie obowiązuje, stąd mam również kilka sztuk broni w piwnicy. Jeżeli chcecie pogadać, to zapraszam do mnie, zabierzcie ze sobą kałasznikowa lub co tam macie. Tak więc zastraszanie mojej osoby nic im nie dało. Starali się więc podejść mnie inaczej, co opisałem dokładnie, na najwyższym szczeblu, na szczeblu kanadyjskiej biurokracji. Na tym szczeblu odnieśli sukces. Na poziomie indywidualnym przegrali. Pan Bezmianow przyniósł slajdy, które zabrał ze Związku Sowieckiego. Myślę, że jest to dobry moment, aby je obejrzeć. Teraz widzowie będą mogli obejrzeć zdjęcia, o których będziemy mówić. Tak, jest to zbiór slajdów, które pochodzą z mojego albumu rodzinnego. Inne to dokumenty, które przemyciłem z sowieckiej ambasady. Jeszcze inne to reprodukcje z lokalnych sowieckich mediów. Zwykle pokazuję je, aby potwierdzić swoją wiarygodność jako dezerter. To jest zdjęcie z mojego rodzinnego miasta, Mtyszczyi, około 20 km na północ od Moskwy. Charakterystyczny jest pomnik towarzysza Lenina na głównym placu. To ja, w wieku 7 lat, ponownie w charakterystycznym miejscu, bo pod pomnikiem towarzysza Stalina z wyciągniętą przyjaźnie dłonią do narodów świata. W tych latach oczywiście wciąż byłem idealistycznie myślącym młodym komunistą, który wierzył, że prędzej czy później nastąpi poprawa. Jednak w końcu dotarło do mnie, że system cuchnie jak zdechła ryba, że ideologia jest fałszywa, a propaganda o zaawansowaniu sowieckiego rolnictwa po prostu nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością. Jeżeli mówią o pełnych półkach, a żywności w sklepach nie ma, to coś musi być nie tak. Po lewej to mój ojciec, oficer sztabu generalnego Armii Sowieckiej. Był inspektorem wojsk lądowych wojsk sowieckich stacjonujących w takich krajach jak Mongolia, Kuba i w krajach Europy Wschodniej. Gdyby dziś żył, prawdopodobnie byłby na inspekcji wojsk sowieckich w Nikaragui, Angolii i wielu innych częściach świata. Na szczęście umarł i nie musi przyglądać się tej hańbie, ponieważ w głębi duszy był rosyjskim patriotą i nie podobał mu się pomysł ekspansji sowieckiej potęgi militarnej, zwłaszcza tam, gdzie nie witano nas kwiatami. W przeciwieństwie do wielu innych oficerów, podlegał bezpośrednio ministrowi obrony narodowej z pominięciem KGB i służby dyplomatycznej. Innymi słowy, był zaufanym wojskowym profesjonalistą i mam wrażenie, że tego typu ludzie to mniej jastrzębie o duszach awanturników, a bardziej urzędnicy partyjni z Kremla. Kiedy amerykańskie środki masowego przekazu opisują wojska sowieckie jako potencjalne zagrożenie dla Pentagonu, to się po prostu śmieję, bo wiem lepiej jak jest. Wiem, że najbardziej niebezpiecznym ogniwem sowieckiej potęgi nie jest kompleks wojskowy. Jest bardziej prawdopodobne, że, gdy dojdą do władzy w moim kraju, to okażą się bardzo konstruktywnymi negocjatorami na rzecz rozbrojenia jądrowego i wycofania wojsk sowieckich z wielu miejsc na świecie. A jeśli ktoś ze struktur partyjnych lub z KGB wyda wojsku rozkaz, muszą usłuchać rozkazu, ponieważ wojsko podlega im służbowo. Ujawnia się tutaj trójkąt władzy w ZSRR, a zarazem trójkąt wzajemnej nienawiści. Partia, jej elita, oligarchia partyjna znajduje się na górze, następnie wojsko i na dole KGB. Nie.
A najbardziej znienawidzonym wierzchołkiem trójkąta jest komunistyczny beton partyjny. Reprezentują go zgrzybiali starcy, najbardziej awanturniczy megalomanie. To nie wojsko, ale oni są zdolni do wszczęcia awantury wojennej. Wojsko zdaje sobie sprawę, czym jest wojna. I mój ojciec wiedział. To zdjęcie zostało zrobione przed wejściem do mojego Instytutu Języków Wschodnich. Jest on częścią Uniwersytetu Moskiewskiego, który ukończyłem w 1963. roku. Przepraszam, która osoba na zdjęciu to pan? Ja jestem po prawej stronie. Po lewej to mój szkolny kolega, Wadim Smirnow. I został aparatczykiem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Kto to jest aparatczyk? To funkcjonariusz. Coś w rodzaju urzędnika państwowego w Imperium Brytyjskim. Ktoś, kto ciągle przebywa na służbie, choć nie może awansować zbyt wysoko. To jest zaufanym biurokratą, którym pozostanie na zawsze. Uczyłem się nie tylko języków, ale także historii, literatury, a nawet muzyki. Na tym zdjęciu widać, jak uczę się grać na indyjskim instrumencie muzycznym. Kiedy byłem studentem drugiego roku, to próbowałem nawet wyglądać jak prawdziwy Hindus. Nieźle, naprawdę nieźle, tak. Właściwie, to była to ogromna zasługa moich nauczycieli, ich profesjonalizmu. Ponieważ absolwenci mojej szkoły później pracowali jako dyplomaci, zagraniczni dziennikarze czy szpiedzy. Jak każdy sowiecki student, zgłosiłem się w cudzysłowie, jako ochotnik, do prac przy żniwach w Kazachstanie. Jest to duży błąd polityki rolnej rządu sowieckiego. Ale naturalnie nie miałem wielkiego wyboru, bo komunistyczne motto, zaczerpnięte z Biblii, brzmi: ci, którzy nie pracują, nie mają prawa jeść, a jak widać na zdjęciu, jadłem, więc i pracowałem. Przeszedłem bardzo wszechstronne szkolenie fizyczne i wojskowe. Nie wyłączając gier wojennych na terenach podmiejskich w Moskwie i tu. Na przykład, gdzie jesteśmy na wyjeździe w okolicach Archangelska. Wraz z ukończeniem nauki w szkole zostałem zwerbowany przez KGB. To zdjęcie zostało zrobione w tym dniu i widać, jakie to szczęście być zwerbowanym przez KGB. Rozmawiamy z panem Jurijem Aleksandrowiczem Bezmienowym. Zrobił zawrotną karierę w agencji prasowej Nowosti, która była i nadal jest najważniejszą agencją prasową w Związku Sowieckim. Jest to także narzędzie w rękach KGB. Sowiecka indoktrynacja społeczeństw Zachodu. Rozmowa z Jurijem Bezmienowym, byłym propagandzistą KGB. Rozmowę przeprowadził Edward Griffin. Jak każdy student z ZSRR, przeszedłem przez bardzo intensywny trening fizyczny i wojskowy, a także przeszkolenie w ramach obrony cywilnej. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie obrona cywilna praktycznie nie istnieje, w ZSRR każdy student, bez względu na kierunek studiów, musi przejść przez bardzo szeroko zakrojone 4-letnie szkolenie wojskowe i obrony cywilnej. Widać mnie tutaj z grupą studentów podczas gier wojennych, niedaleko Moskwy. Powodem takiego szkolenia jest rzecz jasna przygotowanie ogromnej armii rezerwistów dla ZSRR. Każdy student musi dosłużyć się stopnie juniora porucznika. W moim przypadku to była administracja i służby wywiadu wojskowego. Moim pierwszym zadaniem, jakie otrzymałem, była praca tłumacza w Indiach dla organizacji o nazwie Sowiecka Rada Pomocy Gospodarczej w kompleksie rafinerii w stanie Bihar i Gujarat. W tym czasie naiwnie wierzyłem, że to, co robię, przyczyni się do zrozumienia i współpracy między narodami. Zajęło mi sporo lat, aby zrozumieć, że to, co przynosiliśmy Indiom, to był kolonializm nowego typu. Tysiące razy cięższy i bardziej nastawiony na wyzysk niż którykolwiek kolonializm i imperializm w historii ludzkości. Ale wtedy miałem jeszcze nadzieję, że przejściowe trudności ustąpią i sprawy pójdą w dobrym kierunku. Więc próbowałem wdrożyć piękne marksistowskie hasło: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Chciałem związać się z urodziwą hinduską dziewczyną. Byłem autentycznie zafascynowany kulturą Indii, zżyłem się z tym krajem, ale
Naturalnie, partia komunistyczna miała inne plany względem moich genów. Zgodnie z nimi poprosiłem o rękę tę piękną rosyjską dziewczynę. W mojej karierze byłem trzykrotnie żonaty. Dwa z nich to były małżeństwa z rozsądku zawierane na polecenie Wydziału Kadr. Była to normalna praktyka w ZSRR. Kiedy obywatel sowiecki wysyłany jest do pracy za granicę, musi być w związku małżeńskim. I wówczas rodzina w ZSRR staje się zakładnikiem. Lub, jeśli jest to małżeństwo z rozsądku, tak jak moje, to mąż i żona donosili na siebie wzajemnie się pilnując, aby zapobiec ucieczce lub zanieczyszczeniu przez dekadencki imperialistyczny kapitalizm. W moim przypadku, nienawidziłem tej dziewczyny tak bardzo, że jak tylko samolot wylądował w Moskwie, natychmiast rozwiedliśmy się. Ożeniłem się później po raz drugi. Pod koniec mojego pierwszego pobytu w Indiach, zostałem awansowany na stanowisko oficera do kształtowania wizerunku. Widzisz mnie tutaj, tłumaczącego przemówienie sowieckiego dygnitarza. Jest pan po prawej? Jestem tu po prawej? Tak. Zdjęcie zrobiono podczas zebrania komisji kompleksu rafineryjnego w mieście Barauni w stanie Bihar. Po powrocie do Moskwy, zostałem zatrudniony przez agencję prasową Nowosti, która jest narzędziem propagandy i dywersji ideologicznej KGB. 75% pracowników Nowosti to funkcjonariusze KGB. Pozostałe 25% to, podobnie jak ja, dokooptowani agenci, którym przydzielono indywidualne zadania. Tutaj widać mnie, jak przemawiam do studentów z Lumumby, na Uniwersytecie Przyjaźni w Moskwie. Jest to ogromna szkoła pod bezpośrednią kontrolą KGB i Komitetu Centralnego, gdzie kształci się przyszłych liderów tzw. ruchu wyzwolenia narodowego. Są kształceni i starannie dobierani, a niektórzy z nich całkowicie. To jest na przykład grupa studentów z Lumumby. Ani trochę nie przypominają studentów. Wyglądają raczej jak wojsko. I to jest dokładnie to, kim w rzeczywistości byli. Odsyłano ich z powrotem do swoich krajów w charakterze przywódców tzw. ruchów wyzwolenia narodowego, co po przetłumaczeniu na język bardziej zrozumiały, oznacza liderów międzynarodowych grup terrorystycznych. Kolejnym obszarem działalności Nowosti było towarzyszenie grupom tzw. postępowych intelektualistów, czyli pisarzy, dziennikarzy, wydawców, nauczycieli i profesorów akademickich. Można zobaczyć tutaj mnie na Kremlu. Stoję drugi od lewej, z grupą intelektualistów z Pakistanu i Indii. Większość z nich udawała, że nie rozumieją, iż w rzeczywistości pracujemy dla sowieckiego KGB. Udawali, że faktycznie są goszczeni jako intelektualna elita, w dowód uznania ich wybitnych osiągnięć intelektualnych. Dla nas była to tylko grupa kilku politycznych prostytutek, które należy wykorzystać dla celów propagandowych. Widać doskonale, że mój starszy kolega po mojej lewej nie żywi zbyt wielkiego szacunku dla gości. Zaś na mojej twarzy rysuje się typowy sarkastyczny uśmiech KGB, złowieszczy dla przyszłych ofiar ideologicznego prania mózgu. W ten sposób wyglądają typowe konferencje prasowe w siedzibie Nowosti w Moskwie, tak jak na zdjęciu. Osoba siedząca w środku to Boris Burkow, ówczesny dyrektor agencji prasowej Nowosti, a także wysoki rangą funkcjonariusz Wydziału Propagandy. Stoję obok słynnego indyjskiego poety, Sumitranandan Pant. Był znany jako autor słynnego poematu zatytułowanego Rapsodia dla Lenina. To był powód, dla którego na koszt rządu sowieckiego został zaproszony do ZSRR. Zwróć uwagę na dużą liczbę butelek na stole. To jeden ze sposobów na zabicie świadomości lub dociekliwości dziennikarzy zagranicznych. Jednym z moich zadań było utrzymywanie zagranicznych gości stale pod wpływem alkoholu. I to już od momentu, w którym lądowali na moskiewskim lotnisku. Zabierałem ich wówczas do pomieszczenia dla VIP-ów i rozpoczynaliśmy od wypicia toastu za przyjaźń i zrozumienie między narodami świata. Krzyk wódki, potem drugi kieliszek wódki. I tak w oparach alkoholu, szara sowiecka rzeczywistość nabierała kolorów przez najbliższe 15 czy 20 dni.
Przychodził jednak taki moment, w którym należało odstawić alkohol tak, że niektórzy z nich tracili poczucie pewności siebie, starając się sobie przypomnieć, o czym mówili podczas ostatniej nocnej libacji. Był to najodpowiedniejszy moment, aby wydać tak zwany wspólny komunikat czy oświadczenie potrzebne sowieckiej propagandzie. Właśnie wówczas, gdy byli najbardziej niedysponowani. Naturalnie, oni nie zdawali sobie sprawy, bądź też udawali, że nie zdają sobie sprawy z tego, że ten, który pił razem z nimi, nie pił w ogóle. Posługiwałem się różnymi technikami w celu pozbycia się alkoholu, nie wyłączając specjalnych pigułek, które otrzymałem od kolegów. Oni się jednak nie oszczędzali, wlewali w siebie hektolitry alkoholu, budząc się następnego dnia rano z potwornym bólem głowy. W 1967 roku KGB przydzieliło mi grupę 12 dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych, reprezentujących pismo Look Magazine. Przybyli do ZSRR na obchody 50-lecia zwycięstwa socjalistycznej rewolucji październikowej. Całe to pismo, od pierwszej do ostatniej strony, to był stek kłamstw, propagandowe banały, sfabrykowane na użytek amerykańskiego czytelnika, przedstawiane jako niezależne opinie amerykańskich dziennikarzy. Nic nie może być dalej od prawdy, aniżeli opinie tak zwanych niezależnych dziennikarzy. Były to propagandowe slogany, które sowiecka propaganda skutecznie wdrukowywała amerykańskiej opinii publicznej, jako ich własny punkt widzenia. Skutecznie, ponieważ przyjęto zasadę stosowania delikatnej krytyki ustroju sowieckiego, która uwiarygodnia podstawowy fałszywy przekaz o tym, że komunistyczna Rosja to sympatyczny kraj z nowoczesnym ustrojem państwowym, akceptowanym przez większość obywateli. To jest największe kłamstwo. I oczywiście, amerykańscy intelektualiści oraz dziennikarze z pisma Look Magazine w swoich artykułach rozpowszechniali to kłamstwo w mnogich wariantach. Intelektualne kłamstwo kłamstw, sprzedawane amerykańskiej opinii publicznej. Przepraszam. Podsuwanie im pomysłów należało do pana obowiązków, tak, z których zresztą chętnie korzystali. Racja. Rzeczywiście, zanim przybyli do ZSRR, nim wydali astronomiczne sumy pieniędzy na opłacenie kosztów podróży i pobytu, przedkładano im do wglądu. Agencja prasowa Nowosti opracowywała tak zwaną prasówkę, 20-25 stron informacji i opinii, które dostarczano dziennikarzom jeszcze zanim zakupili bilety do Moskwy. W tym czasie analizowano sytuację, oceniając ich reakcje na te treści, po czym miejscowy oddział Nowosti lub sowiecki dyplomata w Waszyngtonie oceniał, czy należy wydać wizę do ZSRR, czy nie. Wybierano ich z wyprzedzeniem? O tak. Wybierano ich na tyle starannie, że jedynie dziennikarze uczciwi inaczej mieli szansę pojechać do ZSRR, pobyć tam przez rok i powrócić z walizką papierów pełnych kłamstw i manipulacji. To, na przykład, jest rozkładówka pisma Look Magazine, a na niej widać pomnik, wzniesiony przez partię komunistyczną w Stalingradzie, jako symbol, uosobienie rosyjskiej potęgi militarnej. W artykule, który został opublikowany w gazecie, napisano, że Rosjanie są bardzo dumni ze zwycięstwa w II wojnie światowej. Jest to kolejny wielki mit, kłamstwo. Nie ma myślących ludzi, którzy byliby dumni ze straty na wojnie 20 milionów rodaków, którą rozpoczął Hitler wraz z towarzyszem Stalinem, a sfinansowały amerykańskie międzynarodowe koncerny. Większość obywateli sowieckich spogląda na takie pomniki z odrazą i smutkiem, bo tam każda rodzina w czasie II wojny światowej straciła ojca, brata, siostrę czy dziecko. Jednak amerykańscy dziennikarze, którzy starali się przypodobać sowieckim gospodarzom, zamieścili ten pomnik na rozkładówce, jako symbol i personifikacja sowieckiego nacjonalizmu, nazywając go rosyjskim duchem narodowym. Co jest najbardziej błędnym i tragicznym nieporozumieniem. Oczywiście to pismo nie było sprzedawane w ZSRR. Adresatem był czytelnik w Stanach Zjednoczonych. I przypuszczam, że wielu, miliony Amerykanów, którzy w owym czasie czytali Look Magazine, wyrobili sobie całkowicie spaczone pojęcie na temat uczuć mojego narodu. O tym, z czego Rosjanie są dumni, a czego nie cierpią.
To jest grupa dziennikarzy. Tle ta sama kobieta z mieczem w Stalingradzie. Ja stoję w centrum z ciągle tym samym diabolicznym uśmieszkiem i pan Philip Harrington po lewej z aparatem fotograficznym. To jest dżentelmen, który był wyjątkowo niepojętny lub niezainteresowany tym, co do niego mówiłem. To jest powiększony fragment tego samego zdjęcia. Wielu gości z różnych krajów, a w tym konkretnym przypadku z Azji i Afryki, zabierałem jako pracownik agencji prasowej Nowosti, na przykład na wycieczkę na Syberię. Chcieliśmy pokazać im typowe przedszkole, co widać, jak na amerykańskie standardy, nic specjalnego, po prostu miłe dzieci, które przybyły, aby zjeść śniadanie lub obiad. Goście nie wiedzieli jednak, albo nie chcieli wiedzieć, że jest to wzorcowe przedszkole, niedostępne dla zwykłych dzieci z przeciętnej rodziny w ZSRR. Naszym zadaniem było jednak utrzymać ich w tym przekonaniu. Stoję poniżej namalowanej czerwonej kropki, nie okazując żadnych emocji na twarzy. Wykonywałem swoją pracę, za którą otrzymywałem wynagrodzenie. Jednak w głębi duszy ciągle miałem nadzieję, że przynajmniej niektórzy z tych użytecznych idiotów pojmą, że to, co oglądają, nie ma nic wspólnego z rzeczywistym poziomem zamożności w moim kraju. To jest zdjęcie, które lepiej odzwierciedla prawdziwego ducha sowieckiego dzieciństwa. Zostało ono wydrukowane przez pomyłkę w rządowej publikacji w Kanadzie. Na zdjęciu widać bawiące się na małym dziedzińcu dzieci, z podpisem, że jest to typowe przedszkole na Syberii. Ci idioci nie byli w stanie pojąć, że nie jest to przedszkole, ale więzienie dla dzieci więźniów politycznych. Nie było ani jednej wzmianki o tym, że w rzeczywistości był to teren obozów koncentracyjnych. I to właśnie praca ludzi takich jak ja polegała na tym, aby ukryć to, że w rzeczywistości rozmawiają nie z dziećmi, ale z więźniami. Większość dzieci została ubrana specjalnie na czas wizyty obcokrajowców. Jasne, że zwłok leżących na ziemi, ani wartowników z karabinami maszynowymi nie było. Żadnej sensacji, gdyż ma powstać wyrażenie sielskiej nudy. Oczywiście po to, aby ukryć prawdę, że w rzeczywistości jest to więzienie. Dobrze, czy którykolwiek z dziennikarzy zapytał z ciekawości o więzienia i tego typu rzeczy? Byli na Syberii, czyli w miejscu, które się z tym kojarzy. Tak niektórzy pytali i oczywiście otrzymywali odpowiedź. Na głupie pytanie była głupia odpowiedź. Nie ma więzień na Syberii. Większość osób, które widzicie, to są wolni obywatele ZSRR. ZSRR są bardzo zadowoleni, że tu są, przyczyniając się do chwały ustroju socjalistycznego. Niektórzy z nich udawali, że wierzą w to, co im mówiłem, jednak, co do większości z nich, to można dyskutować, jakie były motywacje tych ludzi, dlaczego uparcie okłamywali własne społeczeństwo za pośrednictwem własnych mass mediów. Nie ma jednej prostej odpowiedzi. Robili to ze strachu, czysto biologiczny strach. Rozumieli, że znajdują się na terytorium wrogiego państwa, państwa policyjnego, i po prostu w obawie o swoją nędzną skórę i bezpieczny powrót do domu, decydowali się kłamać, zamiast stawiać trudne pytania, żądając prawdziwych informacji. Po drugie, większość tych cwaniaczków najzwyczajniej obawiała się utraty dobrej posady. Wiedzieli bowiem, że jeśli powiesz prawdę o moim kraju, to twoje dni, jako korespondenta New York Timesa czy Los Angeles Timesa, są policzone. Jesteś spalony, bo cóż z ciebie za korespondent, jeżeli nie potrafisz dogadać się z Rosjanami, którzy wykopali cię stamtąd w ciągu 24 godzin. Stajesz się więc konformistą, dbającym o dobry humor własnych redakcyjnych szefów, którzy nie chcą obrażać uczuć moskiewskich namiestników i ludzi takich jak ja. W głębi duszy miałem jednak nadzieję, że się przełamią. Oczywiście nigdy do tego nie doszło. Kolejny powód. Nie mam co do tego złudzeń. Jest jasne. Ci ludzie zarabiają duże pieniądze.
Powracając do USA, ogłaszają się ekspertami na temat mojego kraju, piszą książki, które następnie sprzedają w milionach egzemplarzy, tytułując je na przykład tak: Rosjanie, prawda o Rosji. Choć większość to kłamstwo, powielanie mitów, propagandowe slogany, to nazywają siebie sowietologami. Przy tym unikając jak ognia prawdy, głoszonej przez osoby typu Sołżenicyna, które uciekły lub zostały wyrzucone z ZSRR. Mało tego, robią wszystko, aby takie osoby skompromitować i zniechęcić do głoszenia prawdy. Nie mam większych szans, aby przebić się przez tą nacyjną sieć powiązań z prawdziwą historią o moim kraju, ale użyteczni idioci tacy jak Hedrick Smith czy Robert Kaiser w glorii bohaterów wracając z ZSRR mówią: rozmawialiśmy z dysydentami w Rosji. To jest kłamstwo, bo to sowieccy dysydenci gonią korespondentów amerykańskich po ulicach, ponieważ ci salwują się tchórzliwą ucieczką od tych kontaktów. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Hiszpanii, czytasz hiszpańskich pisarzy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś o Francji, czytasz francuskich pisarzy. A założę się, że nawet gdybyś chciał dowiedzieć się czegoś o Antarktydzie, to poszedłbyś zapytać pingwinów. Tylko o Związku Sowieckim trzeba czytać u jakichś Hendrixów i Schmendrixów i najróżniejszych Kissingerów. To oni przypisują sobie wiedzę na temat mojego kraju. Otóż nie wiedzą nic, albo prawie nic, lub po prostu udają kogoś, kim nie są. W rzeczywistości są to ludzie bez honoru, którym brak wewnętrznej prawości i zdrowego rozsądku i uczciwości intelektualnej. Wywożą z ZSRR tego rodzaju historyjki, jak ta, o przedszkolu na Syberii, pomijając w swoich relacjach fakt najważniejszy, że jest to w rzeczywistości więzienie dla dzieci więźniów politycznych. Oto inny przykład koszmarnego idiotyzmu amerykańskich polityków. Edward Kennedy, przebywając w Moskwie, jako charyzmatyczny polityk amerykański, na luzie, uśmiechnięty, chciał zdobyć popularność tańcząc na rosyjskim weselu w Pałacu Ślubów. Tylko nie rozumiał, a może nie chciał rozumieć, że wesela nie było, a on brał udział w wyreżyserowanym spektaklu. Wesele było zainscenizowane po to, aby zrobić dobre wrażenie na zagranicznych mediach lub pożytecznych idiotach takich jak Ed Kennedy. Większość gości miała specjalne przypustki i zostali pouczeni o tym, co mają mówić do cudzoziemców. To jest dokładnie to, o czym mówiłem. Pałacu Ślubów w Moskwie, gdzie Ed Kennedy tańczy tak jak widać uśmiechając się, jest przekonany o swojej popularności z punktu widzenia obywateli rosyjskich, którzy obserwowali ten idiotyzm, jest ograniczonym, egocentrycznym idiotą, który próbuje zarobić na popularności biorąc udział w sowieckiej farsie propagandowej. Tutaj można zobaczyć mnie. Po prawej, przykładna sowiecka panna młoda. Po lewej, trzech dziennikarzy z różnych krajów z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Oczywiste jest, że wykorzystają sytuację i po powrocie do swoich krajów będą pisać artykuły w stylu: byliśmy obecni na prawdziwym rosyjskim ślubie. Oni nie byli obecni na prawdziwym rosyjskim ślubie, ale uczestniczyli w farsie, byli obecni na występie w cyrku. Oto inna rzecz, z którą ryzykując własnym życiem, chciałem dotrzeć do obcokrajowców, na przykład. Time Magazine jest bardzo krytyczny wobec rasistowskiego reżimu w RPA. Cały artykuł poświęca haniebnemu wewnętrznemu systemowi paszportowemu, który ogranicza czarnym swobodę przemieszczania się. Przez ostatnich 14 lat od mojej ucieczki nikt nie chciał zwrócić uwagi na mój paszport. To jest mój paszport, pokazuje moją narodowość, ale także ma pieczątkę policji, która w języku rosyjskim nazywa się prapiska, a która przydziela mnie do określonego miejsca zamieszkania. Tak samo jak ten murzyn w Republice Południowej Afryki, nie mam prawa bez zezwolenia opuścić tego miejsca. Ale to rząd Republiki Południowej Afryki jest rasistowskim reżimem. Nie znajdzie się ani jedna odważna jakaś tam, Jane Szmonda czy Fonda, aby pójść do mediów i powiedzieć:
Patrzcie, to samo dzieje się w ZSRR. Wysłałem kopię mojego paszportu do wielu amerykańskich liberałów i obrońców praw obywatelskich i tych wszystkich innych użytecznych idiotów. Żaden z nich nie raczył mi nawet odpisać. Ten przykład pokazuje, jakiego rodzaju uczciwość ci ludzie reprezentują. Jest to banda hipokrytów, która nie chce dostrzec praktyk rasistowskich w moim kraju. To jest wstępny etap zaprzyjaźniania się z profesorem. Widać mnie po lewej stronie z tym samym uśmiechem Jamesa Bonda. Po prawej jest mój kierownik z KGB, towarzysz Leonid Mitrochin. A w środku, profesor nauk politycznych Uniwersytetu w Delhi. Kolejnym etapem zacieśniania przyjacielskich relacji będzie zaproszenie profesora na spotkanie Towarzystwa Przyjaźni Sowiecko-Indyjskiej. Siedzi obok żony, jeszcze zanim został wysłany do ZSRR na wycieczkę. Wszystko jest finansowane przez rząd sowiecki. Wmawia sobie, że został zaproszony do ZSRR, bo jest utalentowanym, trzeźwo myślącym intelektualistą. Całkowity fałsz. Zaprasza się go, bo jest użytecznym idiotą, ponieważ podpisuje się pod większością stereotypów sowieckiej propagandy, uwiarygodniając je, a gdy wróci do swego kraju, to tylko po to, aby przez długie lata uczyć coraz to nowe pokolenia swoich uczniów zalet sowieckiego socjalizmu, pozostając narzędziem sowieckiej propagandy. KGB interesowało się tym niewinnie wyglądającym mężczyzną, Maharishi Mahesh Yogi, będącym znaczącym przywódcą duchowym, a być może jedynie szarlatanem i oszustem, w zależności od punktu widzenia, jaki przyjmiemy. The Beatles odbyli kurs medytacji w jego ashramie w Haridwar w Indiach, bywała tam Mia Farrow oraz inni pożyteczni idioci z Hollywood. Po czym całkowicie oszołomieni marihuaną, haszyszem i szalonymi ideami medytacji wracali do Stanów Zjednoczonych. Ideami medytacji, czyli sztuki izolowania się od współczesnych społecznych i politycznych kwestii swojego kraju, umiejętności zamknięcia się we własnej rzeczywistości, umożliwiającej zapomnienie o problemach nękających świat. Rzecz jasna, KGB było zafascynowane tą wspaniałą szkołą, tym ośrodkiem służącym do prania mózgów głupich Amerykanów. KGB zleciło mi sprawdzenie, jakie amerykańskie osobistości odwiedzają te szkoły. Pana widzimy po lewej stronie fotografii? Zgadza się. Starałem się wstąpić do tej szkoły. Jednak Maharishi Mahesh Yogi zażądał zbyt wysokiej ceny. Kwota wpisowego wynosiła $500. Moja rola polegała jednak nie na zapisaniu się do szkoły, lecz na zbadaniu, jakiego rodzaju Amerykanie korzystają z jej usług. Odkryliśmy, że faktycznie przebywali tam pewni wpływowi członkowie rodzin kształtujących opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych, którzy następnie zawozili do ojczyzny szalone idee filozofii indyjskiej. Sami Hindusi postrzegali ich jako idiotów, pożytecznych idiotów, nie wspominając o punkcie widzenia KGB, które miało ich za niezmiernie naiwnych i nierozważnych. Naturalnie, osoba z elity, żona kongresmena czy hollywoodzka gwiazda po odbyciu treningu w tej szkole stawały się znacznie bardziej podatne na manipulowanie przez manipulatorów opinii publicznej i KGB niż człowiek, który rozumie charakter tego rodzaju fałszywych religijnych nauk. Dlaczego uczestnicy tych kursów stawali się bardziej podatni na manipulacje? Wspomniałem o tym, ponieważ osoba zbyt mocno pochłonięta introspekcyjną medytacją. Jeśli dokładnie przyjrzy się pan temu, czego Maharishi Mahesh Yogi naucza Amerykanów, okaże się, że jego zdaniem większość dylematów i najbardziej palących problemów współczesności można rozwiązać po prostu medytując. Nie trzęś łódką, nie angażuj się, po prostu siedź wpatrzony w swój pępek i medytuj, a dzięki osobliwej logice czy kosmicznym wibracjom problemy same znajdą swoje rozwiązanie. To jest dokładnie to, czego KGB i marksistowsko-leninowska propaganda oczekuje od Amerykanów. Zależy im na tym, aby odciągnąć uwagę opinii publicznej i energię umysłową od spraw istotnych dla Stanów Zjednoczonych i skierować ją ku pseudoproblemu, pseudoświatu i nieistniejącej harmonii. Oczywiście dla sowieckich agresorów znacznie bardziej korzystna jest sytuacja, w której mają do czynienia ze zbieraniną ogłupionych ludzi, niż taka, w której na ich drodze stają samoświadomi.
silni, zdrowi, fizycznie sprawni i utrzymujący kontakt z rzeczywistością obywatele amerykańscy. Rishi Mahesh Yogi nie jest oczywiście na usługach KGB, jednak niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę, w wielkim stopniu przyczynił się do zdemoralizowania społeczeństwa amerykańskiego. Zresztą nie tylko on. Są setki podobnych mu guru, którzy przybywają do pańskiego kraju, aby zarobić na naiwności i głupocie jego obywateli. To kwestia mody. Obecnie istnieje moda na medytację, moda na unikanie zaangażowania. Jeżeli KGB zaangażowało się, jeśli opłacili mój wyjazd do Haridwar i powierzono mi to na pozór tak dziwne zadanie, to oznaczało, oczywiście, że byli tym bardzo zafascynowani. Byli przekonani, że ta metoda prania mózgu jest niezwykle pomocna i bardzo skuteczna w procesie demoralizacji Stanów Zjednoczonych. Rozmawiam z Jurijem Aleksandrowiczem Bezmienowym, który uciekł ze Związku Sowieckiego. Jest byłym agentem propagandy pracującym dla Nowosti i KGB. Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Sowiecka indoktrynacja społeczeństw Zachodu. Rozmowa z Jurijem Bezmienowym, byłym propagandzistą KGB. Rozmowę przeprowadził Edward Griffin. Na tej fotografii widać fragment budynku ambasady ZSRR. Po lewej towarzysz Mehdi, indyjski komunista, a po prawej towarzysz Mitrokhin, mój szef w tajnym wydziale badań i kontrpropagandy. Większość pracowników wydziału zajmowała się gromadzeniem ogromnej ilości materiałów dotyczących konkretnych osób kształtujących opinię publiczną, a więc wydawców, redaktorów, dziennikarzy, aktorów, ludzi związanych z edukacją, profesorów politologii, członków parlamentu, przedstawicieli środowisk biznesowych. Większość tych ludzi była podzielona na dwie grupy. Do pierwszej zaliczali się ci sprzyjający sowieckiej polityce zagranicznej, a którzy za sprawą medialnej manipulacji opinią społeczną zostawali wyniesieni na najwyższe stanowiska. Do drugiej grupy należeli ci, którzy sprzeciwiali się sowieckim wpływom w ich kraju, oczerniano ich publiczny wizerunek, albo wręcz mordowano w imię ideałów rewolucji, tak jak to wydarzyło się w niewielkim mieście Hue w południowym Wietnamie. Kilka tysięcy Wietnamczyków jednej nocy zostało rozstrzelanych przez wojska Wietkongu podczas trwającej dwa dni okupacji. CIA nie mogło zrozumieć, jakim cudem komuniści wiedzieli o miejscu zamieszkania każdego Wietnamczyka, a co umożliwiło im masowe aresztowanie wszystkich naraz, załadowanie ich na ciężarówki, wywiezienie za granicę miasta i rozstrzelanie. Odpowiedź jest całkiem prosta. Na długo. Zanim komuniści zajęli miasto, działała w nim rozbudowana siatka informatorów, rekrutujących się spośród miejscowych obywateli wietnamskich, którzy wiedzieli dosłownie wszystko o ludziach, którzy mieli wpływ na kształtowanie opinii publicznej, włączając w to nawet fryzjerów i taksówkarzy. Każdy mieszkaniec sprzyjający Stanom Zjednoczonym został zamordowany. To samo miało miejsce w przypadku sowieckiej ambasady w Hanoi, a ja osobiście z tym samym zetknąłem się w New Delhi. Ku swojemu przerażeniu w aktach zawierających dane osób przeznaczonych do stracenia odnalazłem nazwiska prosowieckich dziennikarzy, z którymi się przyjaźniłem. Prosowieckich, tak. Byli to ideowi lewicowcy, którzy zaliczyli kilka wizyt w ZSRR. Jednak KGB uznało, że niosą ze sobą zagrożenie w postaci kontrrewolucji wobec znaczących zmian w strukturze politycznej Indii i w związku z tym muszą zginąć, ponieważ wiedzieli zbyt dużo. Użyteczni lewicowi idioci, którzy ślepo wierzyli we wspaniałość ustroju socjalistycznego czy komunistycznego, w momencie, gdy pozbywają się tych złudzeń, stają się najbardziej niebezpiecznymi wrogami. Właśnie dlatego moi instruktorzy w KGB uczyli mnie, aby nigdy nie zadawać się z lewicowcami, żeby zapomnieć o tych politycznych prostytutkach. Celuj wyżej. Spróbuj dostać się do konserwatywnych mediów z tradycjami. Poznawaj bogatych producentów filmowych, intelektualistów i osoby związane ze środowiskami naukowymi. Cyniczni, egocentryczni ludzie, którzy umieją kłamać w żywe oczy, są najbardziej przydatni. Tacy ludzie, którzy pozbawieni są etycznych zasad, tacy, którzy albo są zbyt chciwi, albo cierpią z powodu własnych nadmiernych ambicji, byli dla KGB najbardziej wartościowi.
Czy służyli do tego, żeby eliminować innych? Nie, odgrywali rolę tylko w fazie destabilizacji narodu. Przykładowo, będąc lewicowcem w USA, podobnie jak wszyscy ci profesorowie i obrońcy praw człowieka, służysz destabilizacji porządku, na którym wspiera się życie narodu. Kiedy ich misja zostaje wykonana, ludzie tacy przestają być potrzebni, poza tym wiedzą za dużo, niektórzy widząc dochodzącą do władzy ideologię marksizmu-leninizmu, liczą na to, że część tej władzy przypadnie im w udziale. Oczywiście nigdy nic takiego się nie zdarzy, zostaną postawieni pod ścianą i rozstrzelani, jednak mogą zmienić się w najbardziej niebezpiecznych wrogów marksizmu-leninizmu. To właśnie wydarzyło się Nikaragui, gdzie większość byłych marksistów-leninistów została osadzona w więzieniu. A część uciekła i obecnie opowiada się przeciwko reżimowi. Podobnie rzeczy miały się w Grenadzie, gdzie będący marksistą Maurice Bishop został zamordowany przez nowych, bardziej marksistowskich marksistów. To samo zdarzyło się w Afganistanie, gdzie Nur Muhammad Taraki został zamordowany przez Hafizullaha Amina, zaś ten został zgładzony przez Babraka Karmala wspieranego przez KGB, a także w Bangladeszu, gdzie prosowiecki lewicowiec Sheikh Mujibur Rahman został zamordowany przez własnych towarzyszy broni. Wszędzie spotykamy tę samą prawidłowość. Wszyscy pożyteczni idioci w czasie, gdy nie spełniają już swych funkcji, zostają zgładzeni, zesłani, bądź uwięzieni, na przykład na Kubie. Wielu byłych marksistów przebywa na Kubie. Mówię o więzieniu na Kubie. Tak więc większość Hindusów, którzy współpracowali z Sowietami, zwłaszcza z naszym Wydziałem Informacji Ambasady ZSRR, zostało przeznaczonych do likwidacji. Kiedy odkryłem ten fakt, byłem przybity. Czułem się fizycznie i psychicznie źle. Musiałem się powstrzymywać, aby nie wybuchnąć któregoś dnia na odprawie w biurze ambasadora. Chciałem stać i powiedzieć coś w tym stylu. Jesteśmy bandą złoczyńców. To, co robimy, nie ma nic wspólnego z przyjaźnią i zrozumieniem między narodami. Bla, bla, bla. Jesteśmy mordercami. Postępujemy jak bandyci w kraju, który jest przecież dla nas tak gościnny. Nie poddawałem się, próbowałem ujawnić tą informację na własną rękę, ale ku mojemu przerażeniu, nikt nie chciał wierzyć moim słowom. Próbowałem różnych sztuczek, spowodowałem kontrolowany wyciek informacji używając listów i poprzez podrzucenie dokumentów i inne tego typu działania. Jednak w indyjskich mediach nie opublikowano tej informacji. Bezpośrednim impulsem mojej ucieczki był kryzys w Bangladeszu, nazwany przez korespondentów amerykańskich islamską rewolucją oddolną, co było absolutną bzdurą. Nie miało to nic wspólnego z islamem, ani też nie było rewolucją oddolną. Nie istnieje coś takiego, jak rewolucja oddolna. Każda rewolucja to owoc działań doskonale zorganizowanego zespołu ludzi i nie ma to nic wspólnego z ruchem oddolnym. W Bangladeszu było podobnie. Większość członków partii Liga Awami oznacza partię ludową, było przeszkolonych w Moskwie w szkole partii, tak jak większość liderów Mukti Faui w języku bengalskim oznacza armię ludową, tak samo jak SWAPO i wszelkiego rodzaju armie tak zwane wyzwoleńcze na całym świecie. To bandy użytecznych idiotów. Wszyscy byli przeszkoleni na Uniwersytecie Lumumby i w różnych ośrodkach szkoleniowych KGB w Simferopolu na Krymie oraz w Taszkencie. Kiedy dostrzegłem, że Indie, terytorium Indii, było wykorzystywane jako baza wypadowa do agresji na Pakistan Wschodni, widziałem te tysiące tych tak zwanych studentów podróżujących przez Indie do Pakistanu Wschodniego, przez terytorium Indii z milczącym przyzwoleniem rządu indyjskiego, które wiedziało wszystkim doskonale. Wiedziała indyjska policja, wiedziały służby wywiadu indyjskiego, KGB oczywiście także wiedziało i CIA wiedziało, co było najbardziej irytujące. Ponieważ kiedy uciekłem i tłumaczyłem CIA, że powinni uważać, bo w Pakistanie Wschodnim lada dzień może wybuchnąć konflikt zbrojny, to robili sobie żarty, twierdząc, że naczytałem się Jamesa Bonda. Zresztą, los Pakistanu Wschodniego był przesądzony. Jeden z moich kolegów w konsulacie ZSRR w Kalkucie, po pijanemu nabrał odwagi i zszedł do piwnicy, gdzie znalazł duże pudła z napisem druki dla Uniwersytetu w Dhaka. Dhaka jest stolicą wschodniego Pakistanu.
A ponieważ był pijany, a zarazem ciekawski, to otworzył jedno z pudeł i zamiast papierów odkrył karabinę Kałasznikowa razem z amunicją. Zresztą, to długa historia. Kiedy zobaczyłem przygotowania do inwazji na Pakistan Wschodni, oczywiście chciałem uciekać natychmiast. Jedyną rzeczą, która mnie powstrzymała, był brak planu ucieczki. Nie wiedziałem jeszcze jak, gdzie i kiedy to zrobić. Jednym z powodów, oczywiście, była też moja miłość do Indii. Wspominałem o tym, mówiłem ich językami, zżyłem się z tymi ludźmi. Zrozumiałem jednak, że muszę działać szybko, o ile nie chciałem, aby ten piękny kraj został za sprawą naszej tu obecności nieodwracalnie zniszczony. Innym z powodem, dla którego zwlekałem z ucieczką, jak widać na fotografii, było to, że żyłem we względnej zamożności. Kto doprawdy, będąc zdrowym na umyśle, uciekłby na moim miejscu? I po co? Po to, aby być obrażanym przez wasze media, nazwanym McCarthystą, faszystą i paranoikiem, lub zostać kierowcą taksówki w Nowym Jorku? Po co miałbym uciekać? Aby być wykorzystywanym i poniżanym przez Amerykanów, w zamian za mój wysiłek przekazania wiedzy o niebezpieczeństwie przewrotu ideologicznego? Jak widać, żyłem w komfortowych warunkach, obok basen, zresztą dla Hindusów niedostępny. Byłem bardzo dobrze opłacanym ekspertem od propagandy, miałem rodzinę, miałem szacunek moich rodaków. Posiadałem szacunek swoich rodaków. Moja kariera była niezagrożona. Trzeci powód to rodzina. Ucieczka z dzieckiem i z żoną równała się samobójstwu, ponieważ zgodnie z prawem, tym przykładem hipokryzji prawa, które cytowałem wcześniej, indyjska policja po ujęciu ma obowiązek odstawić mnie do KGB, co oznaczałoby nie tylko koniec ucieczki, ale prawdopodobnie śmierć. Nie mogłem też tak po prostu zabrać ze sobą żony, ponieważ nie wiedziała do końca, czym się zajmuje. Miała jakieś ogólne pojęcie, lecz nie zdawała sobie sprawy z charakteru mojej pracy dla KGB. Byłaby w wielkim szoku, gdybym nagle ulokował ją w moim vanie i zawiózł do ambasady amerykańskiej lub w inne podobne miejsce. To byłoby zbyt niebezpieczne. Musiałem więc uciec w taki sposób, aby moja ucieczka wyglądała jak typowe zaginięcie. Często dochodziło do zaginięcia, kiedy sowiecki agent po prostu znikał, lub ginął w czasie akcji, albo też z powodu zaangażowania i bliskim kontaktom Sowietów z radykałami. Zdarzało się, że agent ginął także z rąk samych marksistów. Miało to miejsce w wielu krajach Afryki, kiedy to był zabijany przez samych mieszkańców Afryki i to nie dlatego, że nienawidzili marksizmu, leninizmu, ale dlatego, że niezwykle łatwo przychodzili. Chodziło im pociągać za spust. Jeżeli dało się im do rąk karabiny maszynowe, to robili z nich użytek. Niektórzy Rosjanie nie dbali w wystarczający sposób o swoje bezpieczeństwo i ginęli podczas wymiany ognia między zwalczającymi się ugrupowaniami tzw. ruchów wolnościowych. Postanowiłem więc, jak mówiłem, przyglądać się subkulturom. Uznałem, że będzie to prawdopodobnie najlepszy sposób na zniknięcie. Nawiązałem znajomość z postacią po lewej, to ten bosy amerykańskich hippies. Zajęło mi sporo czasu na dokładne przestudiowanie ich trybu życia, po to, aby wtopić się w ich społeczność. W końcu, gdy to zrobiłem, fotografię z moją podobizną zamieściła większość indyjskich gazet z obietnicą nagrody w wysokości 2000 rupii za informację o miejscu mojego pobytu. Szukali jednak niewłaściwej osoby, szukali młodego sowieckiego dyplomaty ubranego w białą koszulę i krawat, a więc, tak jak wyglądałem przed ucieczką, nikomu nie przyszło do głowy, że sowiecki dyplomata byłby na tyle szalony, aby dołączyć do komuny hipisów. To pan? Tak. Podczas podróży przez Indie z objawami palania haszyszu. Tak więc zrobiłem to iście w stylu hollywoodzkiego filmu akcji. Pod nosem KGB na lotnisku w Bombaju, wsiadłem w samolot i poleciałem do Grecji, gdzie zostałem przesłuchany przez CIA. To już są wszystkie slajdy. Wobec tego możemy wyłączyć projektor. To bardzo interesujące. Wspomniał pan wcześniej o przewrocie ideologicznym. To jest termin, którego wielu Amerykanów nie rozumie. Kiedy Sowieci mówią o przewrocie ideologicznym, to co mają na myśli? Przewrót ideologiczny oznacza proces, który jest legalny, jawny i otwarty. Każdy może go zobaczyć na własne oczy. Amerykańskie mass media nie kryją się z nim. Wystarczy odetkać uszy, otworzyć oczy i patrzeć. Nie ma w tym żadnej tajemnicy.
Nie ma to nic wspólnego ze szpiegostwem. Wiem, że wywiad, szpiegostwo wygląda bardziej romantycznie i przy okazji przynosi większe zyski od reklamodawców. Dlatego zapewne wasi hollywoodzcy producenci są tak zakręceni na punkcie filmów w stylu Jamesa Bonda. W rzeczywistości szpiegowanie to nie jest zajęcie, któremu KGB poświęca najwięcej uwagi. Zarówno moim zdaniem, jak i zdaniem wielu podobnych mi rangą uciekinierów, zaledwie 15% czasu, pieniędzy oraz zasobów ludzkich przeznacza się do realizowania celów wywiadu. Pozostałe 85% służy nadzorowaniu powolnego procesu, nazywanego przez nas przewrotem ideologicznym albo strategią małych kroków lub wojną psychologiczną. Oznacza on plan zmiany sposobu postrzegania rzeczywistości przez każdego Amerykanina do tego stopnia, że mimo dostępu do informacji żaden z nich nie będzie w stanie wyciągnąć rozsądnych wniosków w sprawach dotyczących obrony ich samych, ich rodzin, społeczeństwa i kraju. Jest to potężny i bardzo powolny proces prania mózgów, dzielący się na cztery podstawowe etapy. Pierwszym jest faza demoralizacji, zajmująca od 15 do 20 lat. Dlaczego tyle? Ponieważ właśnie tyle czasu zabiera wyedukowanie jednego pokolenia studentów we wrogim kraju, wystawionych na ideologię wroga. Innymi słowy, marksizm i leninizm jest zaszczepiany w młodych umysłach co najmniej trzech pokoleń amerykańskich studentów, nie będąc przy tym podważany czy równoważony przez podstawowe wartości amerykanizmu czy amerykańskiego patriotyzmu. W rezultacie większość studentów, którzy ukończyli naukę w latach 60. tych, zajmuje obecnie kluczowe stanowiska w rządzie, służbach publicznych, biznesie, mass mediach oraz edukacji. Jesteście na nich skazani. Nie możecie się ich pozbyć. Oni zostali skażeni i są zaprogramowani na myślenie w konkretny sposób i reagowanie na pewne bodźce zgodnie z określonymi wzorcami. Nie możecie zmienić ich umysłów. Nawet jeśli skonfrontujecie ich z prawdziwymi informacjami, nawet jeśli udowodnić się, że białe jest białe, a czarne jest czarne, i tak nie będziecie w stanie zmienić ich podstawowego sposobu postrzegania oraz logiki, zgodnie z którą się zachowują. Ów proces demoralizacji już się dokonał i jest nieodwracalny. A żeby usunąć tych ludzi ze społeczeństwa, musielibyście poświęcić kolejne 20 albo 15 lat na wykształcenie nowego pokolenia, nastawionego patriotycznie i hołdującego zdrowemu rozsądkowi, które działałoby w interesie społeczeństwa amerykańskiego. Czy ci ludzie, którzy, jak pan twierdzi, zostali zaprogramowani i podstawieni, zaś obecnie sprzyjają otwarciu na sowiecką ideologię, byliby przerażeni dokonującą się w ZSRR eksterminacją? Na pewno większość z nich tak. Powodem będzie po prostu psychiczny szok, którego doświadczą, gdy w przyszłości zobaczą, jak w praktyce wygląda wspaniałe społeczeństwo oparte na społecznej sprawiedliwości i równości. Reakcją będzie oczywiście oburzenie i frustracja. Reżim marksistowsko-leninowski nie toleruje takich ludzi. Naturalnie zostaną oni zaliczeni w poczet dysydentów. W przyszłych marksistowsko-leninowskich Stanach Zjednoczonych nie będzie miejsca dla dysydentów. Póki co w USA dysydent albo człowiek krytykujący Pentagon może być popularny jak Daniel Ellsberg lub obrzydliwie bogaty jak Jane Fonda. W przyszłym ustroju tacy ludzie zostaliby zmiażdżeni jak chrabąszcze i nikt nie miałby zamiaru płacić im za ich szlachetne idee powszechnej równości. Oni tego nie rozumieją, a poznanie tej prawdy byłoby dla nich oczywiście wielkim szokiem. Proces demoralizacji dokonujący się w Stanach Zjednoczonych w zasadzie zakończył się już powodzeniem. Spoglądając na 25 ostatnich lat, można powiedzieć, że sukces przerósł oczekiwania, ponieważ demoralizacja objęła sfery, o których wcześniej nawet nie śniło się towarzyszowi Andropowowi i jego ekspertom. Większość tej pracy wykonali sami Amerykanie dla Amerykanów, a stało się tak za sprawą braku moralnych standardów. Jak wcześniej wspomniałem, dostęp do informacji przestał już cokolwiek znaczyć, bowiem osoba zdemoralizowana nie będzie w stanie ich docenić i przestanie przywiązywać wagę do faktów.
nawet gdyby została zalana strumieniem potwierdzonych informacji, dokumentów, obrazów, albo gdyby została siłą zabrana do ZSRR, gdzie pokazano by jej obozy zagłady, nie byłaby w stanie uwierzyć, aż do chwili, w której ktoś kopnąłby ją w jej tłusty tyłek, jednak nie wcześniej. Na tym właśnie polega tragizm sytuacji ludzi zdemoralizowanych. Zasadniczo Ameryka ugrzęzła w demoralizacji. Nawet jeśli w tej chwili zacząłby pan kształcić nowe pokolenie Amerykanów, rozwiązanie węzła, zideologizowanego postrzegania rzeczywistości oraz przywrócenie normalności i patriotyzmu zajmie panu od 15 do 20 lat. Następną fazą jest destabilizacja. W tym przypadku sabotażysta nie zajmuje się pańskimi poglądami, ani modelami konsumpcji. Nie obchodzi go, że niezdrowo się pan odżywia i staje się tłusty. Etap destabilizacji narodu trwa zaledwie od 2 do 5 lat. W tym czasie na celowniku znajduje się gospodarka, polityka zagraniczna oraz obronność kraju. Wpływ ideologii marksizmu jest szczególnie widoczny w tak decydujących dziedzinach, jak obrona i gospodarka. Jeszcze 14 lat temu, gdy przybyłem do tego zakątka świata, nie uwierzyłbym, że proces ten będzie przebiegał tak szybko. Następną fazą jest kryzys. 6 tygodni wystarczy, aby przywieźć państwo na skraj kryzysu, co obserwujemy obecnie w Ameryce Środkowej. Potem zaś następuje, poprzedzony dużymi zmianami w strukturze władzy i ekonomii, tak zwany okres normalizacji, który może trwać długo. Normalizacja jest cynicznym terminem stworzonym przez sowiecką propagandę, gdy sowieckie czołgi wjechały do Czechosłowacji w 1968 roku. Towarzysz Brażniew powiedział, teraz sytuacja w bratniej Czechosłowacji została znormalizowana. Taki los czeka Stany Zjednoczone, jeśli pozwolicie tym kretynom doprowadzić wasz kraj do kryzysu, obietnicami wszelkich dóbr i nastaniem raju na ziemi, destabilizowaniem waszej gospodarki, zniszczeniem wartości stojących za konkurencją wolnorynkową i ustanowieniem w Waszyngtonie rządów Wielkiego Brata z ludźmi pokroju Waltera Mondela w roli dobrotliwego dyktatora.